Nie! Jej własny przeraźliwy krzyk wybudził ją ze snu. Bardzo głębokiego snu. Obudziła się przerażona, oblana zimnym potem. Serce waliło tak mocno, jakby miało jej zaraz wyskoczyć z klatki. Koc, którym była nakryta, wylądował w drugim końcu balkonu pod barierką. Kieliszek wina roztrzaskał się na betonowych płytkach. Balkon wyglądał tak, jakby przed chwilą ktoś stoczył na nim walkę na śmierć i życie. Ola zdyszana usiadła. Objęła dłońmi głowę, która pulsowała ogromnym bólem i rozpłakała się histerycznie. Koszmar powrócił znowu. Ucieszyła się już, kiedy miała kilka spokojnych nocy i ten sam zły sen nie powracał. Miała nadzieję, że już nie powróci. Że to koniec. Myliła się. Koszmar wracał. I za każdym razem i od lat był taki sam. Od wielu lat. Koszmar przedstawiał jej ginącą w wypadku samochodowym najbliższą rodzinę. Ukochanego ojca, który zawsze miał nieznośne poczucie humoru i denerwował ją, bagatelizując jej problemy i obracając je w żart. Nawet kiedy były to katastrofalne przeżycia nastolatki. Po to tylko, żeby nie płakała, żeby zapomniała o problemie. Jej matka wyjątkowo troskliwa, opiekuńcza, najukochańsza matka na świecie. Ta, która tuliła w nocy, gasiła światło w pokoju i mówiła: dobranoc, kochanie. A także jej młodszy o 3 lata brat, pokrewna dusza. Byli nietypowym rodzeństwem, bo nie skakali sobie do oczu, troszczyli się o siebie nawzajem. Ona jako starsza siostra odprowadzała go do przedszkola, potem do szkoły. Pomagała rozwiązywać okropnie trudne zadania z matematyki, a brat Jasio przynosił jej najpiękniejsze okazy żab, mrówek, dżdżownic, zranione gołębie, a także kamienie o różnych kształtach i inne, według niego, skarby. Ola skrzętnie wszystko chowała i mówiła, że kiedyś zbije na tym fortunę. Oczywiście żaby i inne żywe stworzenia wypuszczała na wolność, a potem mówiła Jasiowi, że znalazła im nowy dom marzeniowy. Wszyscy nawzajem obdarzali się niewiarygodnym szacunkiem i ogromną miłością. Pomagali sobie nawzajem. Rodziców rozpierała ogromna duma, że udało im się stworzyć tak idealną rodzinę w trudnych, nowoczesnych czasach. Tyle tylko, że teraz Ola już nie chce pamiętać. Chce zapomnieć, żeby żyć normalnie. Chce, aby przeszłość zamazała się w jej pamięci. Nie chce pamiętać nawet tych cudownych chwil, kiedy mieszkali wszyscy razem w rodzinnej, malowniczej, mazurskiej miejscowości wśród lasów i jezior. Kiedy byli po prostu paskudnie szczęśliwi. Po wypadku Ola przy pomocy prawnika ojca bardzo szybko sprzedała całe gospodarstwo z całą zawartością. Nie zabrała nawet swoich rzeczy, tylko kilka pamiątek spakowała do jednego pudła. Kupiła mieszkanie w Warszawie i jak najszybciej się wyprowadziła. Nie chciała tam wracać nawet na chwilę. Wiedziała, że kiedy przekroczy progi domu, to będzie zbyt bolesne przeżycie.